Idzie to. Witam Państwa w kolejnym materiale. Dzisiaj takie moje przemyślenia i pokazanie pewnego bubla, jeśli chodzi o linki pancerze, tak? Czyli film pod tytułem Przeciętne prowadzenie wewnętrznych linek, tudzież ogólnie pancerzy w ramie karbonowej na przykładzie mojej szosy Scott Addict 20 Disc. Tu jest ten rowerek, mój kącik rowerowy. Trochę już krajobrazów, fajnych widoków, ale to na wiosnę wszystko będzie odświeżane. Także, a tutaj mój rower MTB Hardtail, także na ramie karbonowej. I tutaj właśnie pokażę, jak to jest prawidłowo zrobione. Czyli mamy taksę, mamy se linki, przewody hydrauliczne i wiadomo, że tutaj muszą iść, jest linka, znaczy przewód hydrauliczny i pancerz se wchodzi luzem do ramy, tak? A tutaj z drugiej strony mamy to samo, se jeden pancerz wchodzi tu do ramy luzem. No, tu są takie gumowe tylko wykończenia. No i se to idzie tą dolną rurą. I tu trzeba dać ją światło. No i wiadomo, se wychodzi jeden pancerz do przedniej przerzutki. No a tu już przez mufa tu se idzie pancerzyk do tylnej przerzutki, z drugiej strony se idzie przewód do zacisku, tak? I to wszystko działo tak jak powinno. Nie ma jakichś większych problemów z przeciąganiem tych pancerzy. W razie jakby szczeliła linka, no to tu nie ma żadnego problemu, żeby od przodu, od frontu znowu przeciągnąć ta linka. I ona tu elegancko przechodzi, wychodzi, lineczka nowo wsadzono w pora sekund i tak to powinno działać. No i teraz do porównania moja szosa. Robiłem o tej szosie rok temu, październik, listopad, taką recenzja. Skocik z 2020 roku na hydraulicznej 105 R7000. No, link do tej recenzji tam dom w opisie, a dzisiaj się skupia tutaj na jednej rzeczy, co mnie trochę irytuje, czego nie powinno być, a jednak Scott takie coś wypuścił, taki bubel, taki no techniczny można powiedzieć. No można byłoby tu to lepiej rozwiązać, jeśli chodzi o prowadzenie tych linek. No to jadymy, proszę Państwa. No wiadomo, se wychodzą spod owiki wszystkie przewody, linki, znaczy pancerze, nie? Wiadomo, hydrauliczny do widelca. Tutaj drugi hydrauliczny se wchodzi luzem do ramy. No i se już tam idzie do zacisku, tak jak w MTB. I to jest git. Problem zaczyna się właśnie w tych pancerzach, z tymi linkami, z tym wewnętrznym prowadzeniem w dolnej rurze. Tu jest fatalnie to rozwiązane. W główce ramy wygląda to bardzo optycznie ładnie. Można powiedzieć opisane jako RDFD, czyli pancerze z przedniej i z tylnej przerzutki mają tutaj wchodzić i one się tutaj osadzają, one się tutaj kończą, a lineczki sobie już luzem idą tutaj do dołu, do mufy. Tu od dołu, może tu oświeca poniekąd, może się uda, konwoik oświecony. Tu jest taki, ja to taśmą zalepił, żeby tam brud nie leciał, ale to jest ogólnie taki nietypowy ślizg. To znaczy, że w tym ślizgu, no w tym ślizgu te oba linki przechodzą do przedniej i do tylnej przerzutki. No i potem tutaj wychodzi sobie linka do przedniej przerzutki przez ta dziura, co tu jest pod tą. No, tutaj to tak wychodzi. Ja sobie tu dał taki 20-centymetrowy pancerz, który bezpośrednio może być zamontowany wraz z końcówką pancerza do tej przerzutki R7000 i to jest akurat plus tej przerzutki. Natomiast do tylnej przerzutki sobie w tym prawym widelcu sobie idzie luzem linka
i dopiero tam na końcu pojawia się krótki odcinek pancerza i no i to tam działo, nie? Jakby wszystko jest jakby git. Ale teraz w czym jest problem? Problem ogólnie przerzutki przód tył działają. Problem zaczyna się są w zasadzie dwa problemy. Jeden jest taki audio, problem audio. O. Tu jest to fatalnie rozwiązane. Zaraz wam zademonstruję na żywo, co z tym zrobię. Ale generalnie o co chodzi? Hipotetycznie zakładamy, że chcemy wymienić linka. Albo no, ta linka szczeli podczas jazdy. I mamy taką linkę ze sobą, albo jakimś cudem są my blisko sklepu rowerowego, otwartego i kupujemy ta linkę. I mamy ta linkę i chcemy ją w trasie zmienić. Jest to praktycznie, może nie powiem, że niemożliwe, ale bardzo trudne. Jo, przeciągałem na nowo ta linkę do przedniej przerzutki. Mi to tutaj w warunkach domowych, z dostępem do stojaków, do narzędzi, mi to zajęło 20-30 minut. I to naprawdę trzeba być niesamowicie cierpliwym przy tym. Bo przeciągamy sobie linka przez ten pancerz i ona sobie już tu wchodzi. Obie se tu wchodzą. I teraz tak. Tutaj właśnie mamy ten taki otwór w tej ramie u dołu. On ma takie 2 na 2 cm. I on jest właśnie już, on jest przykrywany właśnie takim tym specjalnym ślizgiem. Na tym ślizgu, ten ślizg, on nie jest na śruba, tylko ten ślizg dociskają obie te linki. Jak one są naprężone, to właśnie one dociskają do tej mufy ten ślizg i on się tam trzymie. I wtedy to zarówno przednio, jak i tylnia przerzutka po prostu działo, nie? Się opierał o ten ślizg, to się tam przesuwo, te linki, to działo. Ale problem zaczyna się właśnie, jak chcemy se wymienić ta linka. Wtedy musimy zdemontować ten ślizg. A żeby zdemontować ten ślizg, on musi być luźny. Jak mamy szczelono jedna linka, czy to tylnio, czy to przednio, no to druga linka, która jest nadal naprężona, ona nadal dociska ten ślizg do tej mufy. Więc ta linka trzeba poluźnić. Więc na przykład jak szczeloną linka przedniej przerzutki, tej linki już nie ma. Nadal mamy linka, która dociska, właśnie linka tylniej przerzutki, która dociska do tej mufy ten ślizg. I ta linka trzeba poluźnić, czyli musimy w tylnej przerzutce musimy po prostu zdemontować, odkręcić śrubka trzymająca ta linka i rozregulować ta przerzutka, gadając to tak wprost, po to, żeby wyciągnąć ten ślizg. Dwóch linek nie może być, tutaj nie mogą one przez niego przechodzić, wtedy możemy demontować ten ślizg. I dopiero wtedy już mamy bardzo wąski dostęp do tego, żeby przeciągnąć te linki, czy to do tyłu, czy to do przodu, ale serio, ten rower trzeba stawiać na stojaku i no i bawić się w przeciąganie, żeby trafić do tego otworu i żeby potem móc go dalej tam przeciągnąć, czy to do tyłu, czy to właśnie do tego małego otworu, żeby ta linka tutaj wyszła. Jest, powiem wam, tragedia. To jest rozwiązanie fatalne. W innych ramach karbonowych tutaj jest dużo większa taka zaślepka widywołek. Wtedy ten dostęp już jest bardziej taki komfortowy i łatwiej pewnie ta linka wyciągnąć z tego otworu i przeciągnąć dalej. Tutaj jest bardzo małe pole działania. Co dalej? Co o to tu chodzi? Tu jest drugi bubel. Ja się już niedługo tym będę bawił. Jaki jest mój sposób na to? Ja po prostu mam zamiar przeciągnąć pełny pancerz tutaj. Pełny pancerz. I
pójdzie se tutaj do tylnej przerzutki i będzie sobie wychodził tutaj do tej przedniej przerzutki, który można bardzo fajnie na sztywno osadzić i to będzie działać. I tutaj przez to, że jest ta końcówka pancerza, że ta przerzutka R7000 to umożliwia, to tutaj nie ma żadnych niepożądanych zgrzytów, odgłosów. Tak jak to było tu. I teraz wam pokażę, jaki jest ten bubel. Bierzemy przyrząd do ciachania linek, tak? Bo tu mam hydrauliczne, a jod na... Kufa. Jeden. I drugi. Na moich oczach widzicie, jak psuje ten rower. Cyk i cyk. No i o co chodzi? Teraz on tutaj fajnie to wyzumuje, albo tu na opona ułoża. Te pancerze może nie spadną. Wystarczy jeden w zasadzie do pokazania. Wyzumuje mój aparacik? Ta oponka czy nie wyzumuje? A może tu wyzumuje? Ciężko, bo to jest kurde małe. O, jest! Tak wygląda końcówka pancerza. Kurde, na ziemię to dom. O, cyk. Tak wygląda końcówka pancerza, która była w tym, jak to nazwać, w tym adapterze, w tym, no, w tym tu czymś. Ten osadnik taki tych pancerzy w ramie. Ten, no. To przez to, że musimy luzem, jakby, są surowy pancerz, trzeba montować do tego. Są pancerz, trzeba po prostu włożyć do tych otworów. Tutaj mam końcówka pancerza, moi drodzy. Końcówka pancerza przerzutkowego. Nałożymy sobie na ta wystająca linka. Jest nałożone i to tu nie chce się zagnieździć w środku. Po prostu szerokość końcówki pancerza, znaczy średnica, jest trochę większa niż otwór tego plastikowego elementu i nie pozwala to zamontować pancerza z końcówką pancerza. Jakby szło to tak zrobić, to nie ma mowy o tym, że tutaj coś by szeleszczało. Nie ma mowy. Ale przez to, że po jakimś czasie pancerz, wiadomo, jak się go utnie, no to on ma takie rureczki malutkie, pełno dookoła. Tak? Znaczy rureczki, no pręty takie. Jak my se to luzem wsadzimy w jakiś element i to będzie pracować, no to po pewnym czasie to się na pewno wyrobi, zepsuje, a już od razu w zasadzie po montażu no jest 99% szans, że to będzie skrzypieć. I żadne tutaj jakieś, nie wiem, sposoby jakieś, no nie ma sposobu, żeby to tu poprawić. To już jest z automatu skazane na to, że to będzie szeleścieć przy obracaniu kierownicą, przy w zasadzie ruszaniu pancerzami tutaj w tym miejscu. No, także mój sposób, jaki będzie robię pełne pancerze, być może to tu zostawia, niech se to tu już jest, może to jakoś ino zalepia te otwory, cokolwiek, ale tutaj jak wchodzi sobie pancerz, znaczy co go tam, przewód hydrauliczny, tu jest jeszcze dość otworu, żeby zmieściły się dwa pancerze
z przerzutek. I wtedy sobie prawdopodobnie tak to zrobię, że trzy pancerze, czy ogólnie dwa pancerze i przewód hydrauliczny będą przechodzić przez ten jeden otwór. No i wtedy, jak to zrobię, to wtedy już wszystko będzie działać tip-top. Nie będzie żadnych szelestów, teoretycznie. No i w razie wymiany linki w przyszłości, z jakiegokolwiek powodu, nie trzeba będzie kombinować. Robota nie będzie trwała pół godziny, nie będzie wkurwiania za przeproszeniem, tylko przeciągamy sobie elegancko lineczka, która będzie wychodzić czy to przy przedniej przerzutce, czy to przy tylniej przerzutce. I tyle, moi drodzy. Takie moje przemyślenia, ale tako postarałem się zrobić moją analiza, interpretacja, jak na języku polskim. No jak źle rozwiązał to Scott, bo cała reszta roweru jest spoko po mojemu. Nie mam większych zastrzeżeń, jeździ mi się na tym rowerze elegancko i już u mnie zostanie na bardzo długo. No ale są pierdołki, które trzeba poprawić i na szczęście to się dopoprawić. Także tyle.